Witam na moim kanale, a oto uprawa czosnku. Jak już kiedyś w którymś przeglądzie pokazywałam, że mam dwie odmiany czosnku. Tak to widać, tak. Proszę bardzo. I mamy 7 czerwca dzisiaj 2021 roku. I tak jak widać, czosnek zbliża się ku dojrzałości. Zaczynają wyrastać, proszę bardzo, kwiaty. Te wszystkie kwiaty należy ogłowić, co powoduje, że szybciej zaczynają wytwarzać się ząbki, szybciej zaczynają te ząbki nabierać masy. Nie idzie nam w kwiat i w cebulki powietrzne. Także jeżeli zależy Wam na ładniejszych ząbkach i główkach, to co wyrasta ponad ziemią, ten kwiatuszek ze środka, oczywiście jeżeli uprawiacie czosnek, który wytwarza pędy kwiatostanowe, należy go usunąć. No, nie będę pokazywać, jak usuwam wszystkie, ale tak to należy właśnie zrobić. A tak jeszcze dodatkowo, ku ciekawości, proszę bardzo, co my tu mamy? Pomijamy ten kwiatek. Proszę bardzo. Taka sobie malutka roślinka. Wprowadzona do ogrodu raz. Pokrój bardzo podobny do zielska gwiezdnicy. A nie jest to gwiezdnica. A mianowicie, ruszponka. Kupiłam nasionka jako ruszponka. Kiepsko mi urosło, ale na następny rok jakoś przezimowało przez słabą zimę i na następny rok wyrosła taka roślina. Jeżeli jest malutka, to ją po prostu zbieram. Całe roślinki. Teraz już jest zbyt duża, żeby ją jeść. Także wysieje się i będzie na jesienny, bądź też przyszłoroczny zbiór. No, tak wygląda mój czosnku. Będzie do zbioru gdzieś końcem czerwca, początkiem lipca. Tak przewiduję. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim stadium będą szczypiory. Jeżeli około 50% szczypiorów zacznie mi się już żółknąć bardzo, no to należy wtedy przeprowadzić zbiór. Nie należy zbioru opóźniać ze względu na to, że później te ząbki bardzo źle się przechowują, jeżeli już ta pierwsza łuska z nich zaczyna się rozpadać, gdy te ząbki już zaczynają się dzielić całkowicie na odrębne roślinki. Także tak to wygląda. Pokażę, jak to będzie wyglądało po oberwaniu tych ząbków. I później może jeszcze coś dokręcę przy zbiorze. Zobaczymy, jak to będzie. Na tą chwilę tyle. I do usłyszenia za momencik. O, to proszę bardzo. Czosnki po ogarnięciu. Wyplewione, tak jak ja lubię. Chwaściory leżą sobie pomiędzy. Już teraz one nie będą przeszkadzać. O, tu jeszcze przegapiłam, proszę bardzo. Kwiatuszka. Tak. Kwiatki obrywamy, aby wiązały się piękne główki. Przy plewieniu starałam się oberwać wszystkie, gdzie nigdzie jeszcze na pewno nie oberwałam. Oberwę, gdy podrosną troszkę wyżej, bo one jednak bardzo nierówno rosną. Czosnek ma to do siebie w ogóle, że nawet jedna odmiana potrafi w różnym czasie dojrzewać. Także
Jeden jest już do zbioru, drugi jeszcze mu troszeczkę brakuje, dzień, dwa. Tu akurat mam dwie odmiany, nie wiem jakie. W każdym razie tamtą dalej odmianę, o takich trochę jaśniejszych liściach i takich bardziej zasychających końcówkach. Uprawiam już kilka ładnych lat i mi się dość fajnie sprawdza. Natomiast ten czosnek dopiero w zeszłym roku mąż kupił mi, ale też nie był w stanie powiedzieć tylko tyle, że jest to czosnek polski. A jaka odmiana? Nie był w stanie powiedzieć. Jedynie co mi się podoba w tym czosnku, to to, że ma dużo ładniejsze, takie jakby zdrowsze, zieleńsze liście. Zobaczymy, jak się okaże, co będzie pod korzeniem, aczkolwiek ząbki były dość duże. I tak jak widać w porównaniu z moją ręką, no to jest dobry paluszek, tak, średnica. Także powinny być też dość ładne główki czosnku. Natomiast tamten jest odrobinę cieńszy. Oba były sadzone w tym samym czasie, więc sama jestem ciekawa, co z tego wyniknie. A tu proszę bardzo, zeszłoroczny wysiany jarmuż. W zeszłym roku miałam na tym zagonie posadzoną sadzonkę jarmużu, która została na rok następny, i w zeszłym roku, tu gdyby jeszcze tutaj były truskawki w tym miejscu, ona się wysiała. I w tym roku, proszę bardzo, jakie ładne listki jarmużu, sadzoneczki, tam kolejna, tam dalej jeszcze jedna i po tamtej stronie jeszcze kilka. Nie wiem, czy to widać, ale może widać. Także gdy wykopię czosnek, zostanie mi w tym miejscu jarmuż. Oczywiście tutaj mam rządek buraczków, bardzo lichutki i mizerny. Nawet go z tej perspektywy prawie nie widać. O, proszę bardzo. Są buraczki, są. Oczywiście wymagają plewienia. Są bardzo, 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 bardzo kiepskie. Bardzo, 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 bardzo kiepskie. Bardzo kiepskie. Ale w innym miejscu mam ładniejsze. Tu jest dość sucho, dlatego te buraki tak nie bardzo rosną. Chciałabym je cały czas podlewać. A jak wiecie, ja na to nie mam czasu. Na pewno je w najbliższym czasie tutaj oplewię. Nie wiem, za dzień, może jutro, zobaczymy. Na tą chwilę na pewno jeszcze nie będę tutaj nic robić. Kochani, 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 witam Was powtórnie. A oto czosnek. Niestety, tak jak myślałam, mamy koniec czerwca. I czosnek, ten jeden jeszcze może rosnąć, jest bardzo ładny. Natomiast ten drugi ewidentnie prosi się o zbiór. Szukałam w internecie, w przeróżnych publikacjach, czy może to być jakaś choroba. Proszę bardzo, tak wyglądają główki. Tak wyglądają ten główeczki. I szukałam, czy to może być na przykład różowienie korzeni. Raczej nie. Biała jakaś zgnilizna, raczej też nie. Szara pleść, raczej nie. Robak, no raczej nie. Więc podejrzewam, że spowodowane jest to tym, że niestety z jednej strony zbyt mało wody w tym miejscu, a z drugiej strony, że jest to naprawdę jakaś super wczesna odmiana. Co prawda ja ją w zeszłym roku też dość chyba szybko posadziłam, tak do końca nie pamiętam, ale to było chyba na początku listopada.
A z tego co pamiętam, rok wcześniej doposadziłam ją w październiku. Była do zbioru w połowie czerwca, więc to chyba jest to. I nie ma co się doszukiwać żadnych innych. Ząbki widać, że są ładnie wybarwione, wykształcone. Łuska różowa. Już muszę to zbierać, bo obawiam się, że za kilka dni nastąpi to, czego nie lubię, mianowicie podział główek na ząbki. Pootwierają mi się i wtedy automatycznie przechowywanie takiego czosnku jest dużo gorsze. A ja jednak mam ten czosnek przez całą zimę. Ostatnie zjadłam kilka dni temu, także jest naprawdę fajnie. Ten, który tutaj rośnie, jest jeszcze piękny, zielony. Zostawię, myślę, że jakieś dwa tygodnie. Po prostu będę go obserwować, jak rośnie, co się z nim dzieje, ile ma zeschniętych liści. I na tej podstawie ocenię, kiedy będzie do zbioru. A teraz zabieram się za te zbiory. Tych 200 par główek czosnku. Wracam za kilka minut. I witam powtórnie po krótkiej chwili. A oto tak wygląda wyrwany czosneczek. Proszę bardzo, zagonik. Cały zagonik z czosneczkiem. Oczyszczony. Usunięte oczywiście chwasty. Na razie chwasty leżą tu na ścieżce tak niezbyt efektownie. Ale jak przeschną, pozbieram je i rzucę na kompost. A tu mamy czosneczek. Nie jest to zbyt piękny, zbyt okazały. Największe główki wyglądają tak. Także nie są jakieś wyjątkowo wybitnie wielkie. Ale powiem Wam tak. Dla swoich potrzeb, do ogóraczków, które mam nadzieję pięknie zaowocują w tym roku, na pewno się przydadzą. No. Jak wspomniałam, nie wydawało mi się, żeby moje rośliny chorowały w jakiś sposób. Żeby miały niezdrowe korzenie. Albo coś w tym stylu. Ale powiem Wam, że znalazłam 4 okazy chore. Przejdziemy trochę w cień. I opowiem Wam o tym. Tak to wygląda. Chwileczkę tu poleżą. Obeschną. Splotę je w warkoczyk. I zabiorę do domku. A teraz opowiem Wam o tym, co też stało się i co to mogła być za choroba. I już jestem. Tak jak widzimy, piętki nie ma, korzeni brak. Roślina chciała wytworzyć ząbki. Niestety nie udało jej się to. Tu następna zgniła po prostu. Korzeni brak. Tu kolejna. Korzeni brak. I tu jeszcze jedna. Nie wygląda to na to, by te rośliny zamarły ze względu na obgryzienie. Że korzeń został obgryziony przez jakiegoś szkodnika. Bardziej z nadmiaru wody bym powiedziała. Ale nadmiaru wody akurat w tym miejscu nie było. Woda nie stała. Więc szukając w internetach, znalazłam, że może to być fuzaryjne zagniwanie piętki czosnku. No i by się zgadzało po objawach. I podejrzewam, że to może być to. Skąd to się mogło wziąć? Mogło się wziąć stąd, że po prostu materiał siewny miałam jakiś zainfekowany. Akurat te kilka ząbków. W zeszłym roku sadziłam nie za wcześnie, nie za późno, ale miałam dziwne wrażenie,
że ten mój czosnek, który miałam na rozsadę, nie do końca tak się przechował do momentu siewu, jak powinien. Więc może to było spowodowane tym, że akurat kilka sztuk zachorowało. Cieszę się, że tylko kilka tych sztuk. Reszta jest w porządku. Spróbuję jeszcze w tym roku z tą odmianą. Na pewno w tym miejscu nie posadzę tego czosnku szybciej, w ogóle żadnego czosnku, ani żadnych cebulowych, szybciej jak za jakieś 5 lat. Czyli mamy 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, w 2006, ewentualnie 7. Bo wcześniejsze sadzenie roślin cebulowych, jeżeli wystąpiła nam choroba, może spowodować powtórne chorowanie tychże roślin. A tego byśmy nie chcieli. A że nie chcę stosować oprysków. Raz, że to jest drogie. Dwa, że czasochłonne. Może nie tyle nawet drogie, co czasochłonne. Ja nie mam tego czasu za wiele, żeby tak sobie móc po prostu chodzić z opryskiwaczem co 3-4 tygodnie i coś tam pryskać, a to na to, a to na tamto. Dlatego mój ogród rośnie na pół dziko. A skoro rośnie na pół dziko, to ma być to ogród zdrowy i z roślinami na tyle odpornymi, bym nie musiała przy nich zbyt wiele chodzić. Także kochani, tak się pięknie przedstawia. Akurat nie jestem zadowolona, że czosnek mi zachorował. Trudno. To pójdzie do zniszczenia. Nie wiem nawet, czy rzucę to na kompost. Najprawdopodobniej wyrzucę po prostu do śmieci, żeby tego już tutaj nie mieć. Chociaż uważam, że w kompoście powinno się przekompostować, ale jak to się mówi, może czasami lepiej zrezygnować. Ten mój bałagan, który jeszcze nie ogarnęłam. Ale powiem tak, jestem bardzo zadowolona z tego czosnku. Tej odmiany posadziłam około 200 ząbków. Czy będzie tu 200 główek? Powiem szczerze, że nie wiem. Troszkę dosadzałam. Z tych dosadzanych niewiele urosło. Były zbyt malutkie ząbki, zbyt późno sadzone, więc tak niekoniecznie. Ten, który tak pięknie mi tu rośnie jeszcze porośnie trochę. Myślę, że skupię się, by z tego pozyskać materiał siewny na przyszły rok. I by nie popełniać błędów tej natury, żeby na przykład nie sadzić go blisko siebie, posadzę go w dwóch zakonach. Myślę, że to będzie gdzieś tam het za tym groszkiem, za tym płotkiem. Czyli tam mam płotek, za płotkiem mam oczywiście truskawki, za truskawkami mam fasolę. Więc tak myślę, że nie wiem, czy nie w miejscu po fasoli na przyszły rok posadzę czosnek. Będzie ładny kawał stąd. I zastanawiam się, czy nie posadzić tego właśnie w dwóch zagonach. Takich, żebym na pewno wiedziała, że to są inne odmiany. Zobaczę wtedy, jak one tam będą rosły. Tam jest też ziemia bardziej żyzna, bardziej wilgotna. Więc teoretycznie z jednej strony może być bardziej narażona na choroby grzybowe z racji wilgoci długo utrzymującej się, bo jednak las zasłania. Ale z drugiej strony jest możliwość, że tam ten czosnek po prostu będzie ładniejszy. Chociaż uważam, że tu też będzie udał się ładnie. Do usłyszenia następnym razem. A na jesieni, jeśli wszystko pójdzie tak, jak ma pójść, czyli pomyślnie, postaram się Wam nagrać jakiś materiał z selekcji właśnie ząbków czosnku do sadzenia oraz samego sadzenia. Mam nadzieję, że sprzęt będę miała już trochę lepszy niż ten telefon, który niestety tak nie do końca się sprawdza. Ale cóż,
czasami trzeba pracować na tym. Kochani, 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 i tak to właśnie wygląda historia czosnku. Właśnie dobiegła końca. Sezon, można powiedzieć, zamknięty. No cóż tam, zostało mi parę sztuk. Myślę, że tamte postaram się rozmnożyć, bo jest to ewidentnie jakiś późniejszy czosnek, zupełnie inaczej wygląda. Fakt, już miejscami zasycha, no ale był sian w jednakowym czasie, natomiast tutaj widać, że te łędziny są dużo, dużo grubsze, dużo ładniejsze, więc być może, że jest to zupełnie inna odmiana. Na pewno jest inna. Widać było po tym, jak tamten szybko usychł. Mimo choroby, to i tak nie powinien tak szybko, więc musiała to być dużo wcześniejsza odmiana. Natomiast ten jest piękny. Dlatego żegnam się z Wami, jeśli chodzi o czosnek, na sezon 2021. Na jesieni, jak już wspominałam, spróbuję nagrać coś o selekcji ząbków, o sadzeniu. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Jak się uda, co się uda i jaką będziemy mieli jesienną aurę. Jeszcze raz do usłyszenia. Papatki w moim miejscu na ziemi. Pa!